witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że Jarosławska Fundacja Pomoc na Dłoń, burmistrz miasta Jarosławia i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zapraszają na program Masz Talent. Eliminację do programu Masz Talent mieliśmy w miesiącu kwietniu. Przyjechało do nas masę uzdolnionych ludzi, młodzieży, dorosłych i dzieci. Z tych osób wybraliśmy pełną trzynastkę, którą tutaj dzisiaj Państwu zaprezentujemy. Angiel mój, ty słyszysz mój szopet, mój zow, bądź ze mną chociażby we śnie. Kwoty, ładna, niekłamana wibracja, ale słyszę chwilami nieczystości intonacyjne i trochę nosowania. Piosenka monotonna w odbiorze, mało pokazująca twoje walory głosowe, a szkoda, bo masz je. Brawo za piękny, melodyjny język rosyjski. Ja akurat też słuchałem troszkę krytycznie, bo sam sobie tam od lat poganiam trochę na klawiszach, co prawda na akordeonie próbowałem dwa razy rzucić i rzucić się bukom. Więc to bardzo gratuluję, że potrafisz. Ale z takich czysto technicznych rzeczy faktycznie gdzieś tam wydawało mi się, że momentami próbowałeś prześcignąć same do siebie i swoje emocje chyba, wiesz? Tam za szybko do przodu. To był problem z timem się pojawił. Nie do końca te dźwięki były wszystkie wygrane. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo to jednak trzeba tym miechem manipulować, żeby dynamikę osiągnąć i tak dalej. To akordeon jest pod tym względem bardzo wymagającym instrumentem. Z dużą wrażliwością to zagrało. Kocham ten utwór i sam całkiem niedawno miałem okazję się z tym zmierzyć. Zresztą mi nasunął się tylko... Nasunęła mi się jedna myśl, kiedy śpiewałaś ten utwór. Pomijając jakieś tam kwestie wokalno-techniczne, bo wydaje mi się, że gdzieś tam masz problem z oddechem, jeżeli chodzi o frazy. Czasem ten głos gdzieś tam uciekał, tak do końca wybrzmiewał chyba tak, jak trzeba było. Przepraszam, bo ja tak czysto technicznie zbieram teraz na części. Natomiast myślę, że utwory Czesława Niemena są takimi piosenkami,
do których trzeba chyba dojrzeć. Ja bardzo długo bałem się brać za te utwory. I dopiero kiedy gdzieś tam pojawił się już ten duży bagaż doświadczeń, to zaczynałem rozumieć, o czym to wszystko jest. Więc tylko ty. Transponować co najmniej o sekundę w górę, a wtedy byłoby to, co bym oczekiwał od ciebie. Brawo! Oszukiwać zwłaszcza ludzi młodych, takich jak ciebie. To, co robisz, w jakimś sensie na pewno cię wzbogaca. Żyj ze swoją pasją w zgodzie, a co najważniejsze, niczego nie żałuj. Brawo! Ciebie wybrzmiewają samogłoski i to mi się podoba. Ciekawa barwa głosu, poprawna dykcja, ładne cieniowania dynamiczne. W odbiorze jesteś muzykalna, masz urodę sceniczną. To, co robisz, słyszę, że jest w tym pewna pasja. Zespół Werchowieńcy. Kochani, ja sobie niejednokrotnie zadaję takie pytanie, czy my Polacy będziemy kiedykolwiek cenić i szanować dorobek kulturowy nasz rodzinny? Musi nam leżeć na sercu dobro naszej wspólnej kultury i tradycji, czego wy jesteście przykładem. W dzisiejszym świecie coraz częściej spotykamy się z odmienną kulturą. Z tym wiążą się niebezpieczeństwa zagubienia tożsamości narodowej. To prowadzi często do chaosu wewnętrznego, zagubienia. Was natomiast wyróżnia umiejętność korzystania z bogactw kultury.
Mateusz Wolwowicz, taniec. Mateusz, kilka uwag natury technicznej. Musisz wyjść z bioder, za bardzo siedzisz na biodrach. Tam dużo fajnych dźwięków gdzieś tam obok tego wszystkiego, co się pojawia po środku. I mogłabyś to fajnie wykorzystać. Więc jedyną uwagę, jaką mam, to taką, żebyś w przyszłości wybierał repertuar, w którym będziesz mogła być bardziej ekspresywna, w którym będziesz mogła bardziej pokazać siebie. Jesteś piękną dziewczyną. Pokaż to piękno, które masz w sobie. Nie bój się tego. Po prostu. Wielkie brawa. Żono, moja żono, powiem ci nowinę, że nam wilki zjadły ostatnią kozinę, że nam wilki zżarły ostatnią kozinę. Oj, mój drogi mężu, nie darujże tego, a idźże tam do lasu, do wilka starszego, a idźże tam do lasu, do wilka starszego. Yeah.